Coś zakończyć i coś otworzyć, mianowicie zakończyć remont tego budynku, czyli taką największą inwestycję w ciągu 45-letniej historii szkoły, a otworzyć przepiękny widok tego budynku, który w tej chwili jeszcze nie jest w pełnym okresie dla Państwa pokazany, bo z tego, co się zdążyłem zorientować, jesteśmy jedyną w Polsce szkołą muzyczną, która będzie posiadała swój własny remont. Z Państwa... Bardzo serdecznie gości zaproszony. Pytam pana prezydenta, wiceprezydenta Krzysztofa Majera, który jest z nami. Witam pana naczelnika Wydziału Inwestycji, pana Piotra Janika. Jest tam pan Piotr. Na pewno to zawsze widać, bo się wypóźnia w tłumie. Jest pan Krzysiu Piewny, naczelnik Wydziału Promocji Miasta, który też nas bardzo promuje. Nie wiem, kto jeszcze jest, ale witam wszystkich, którzy się przyczynili do tego, że ten budynek tak wygląda. Jeśli państwo zanim mikrofon panu wiceprezydentowi, który chciał panu słów powiedzieć, to jest taka okazja bardzo wielka, żeby podziękować wszystkim, którzy pomagali to wszystko stworzyć. Dziękuję panu prezydentowi Jerzy Dziedzic, panu wiceprezydentowi, przypomnijcie mi szybko, Pierończykowi, panu Michałowi Pierończykowi, dziękuję pani Czysteczko, bo ja pamiętam jeszcze niedawno, panie pierwsze, jak siedzieliśmy u pana wiceprezydenta wszyscy w gabinecie, zastanawialiśmy się, jak to zrobić, żeby to się udało i to się udało. Dzisiaj jest i powiem szczerze, że to jest ponad moje oczekiwania. I bardzo się cieszę, że oprócz tego, że szkoła fajnie wygląda w środku, w sensie takim duchowym, artystycznym, to teraz jeszcze dodatkowo mam nadzieję, że stanie się taką wizytówką nowego Bytomia. Tak jak ten budynek straszny przez wiele lat, to teraz będę wszystko tutaj przyciągał, a myślę, że ten występ i będę i w ogóle występ muzyczny przed szkołą, tak dzisiaj się zastanowiłem, będzie takim początkiem nowej tradycji, która się narodzi i też będziemy koncerty przed szkołą starali się dawać. Proszę Państwa, zanim to najważniejsze, po co przyszliście, czyli iluminacja świetna, czyli światło, muzyka, malowania, pozwolę sobie oddać panu wiceprezydentowi głos. Proszę Państwa, ja nie będę przynudzać, nie będę marudzić, bo wielka jest to okazja, wielka chwila. Podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, żeby ten obiekt wyglądał tak, a nie inaczej. Teraz mam, moi drodzy, zwracam się do uczniów, do Was pytania. Jest okej? Okay? Podoba Wam się? Coś kiepsko. Jeszcze raz. My swoje, czyli zrobiliśmy. Pan naczelnik, który przypilnował do tego wszystkiego. Szkoła jest okej. Okay. Teraz jest zadanie dla Was, że musicie się co? Dobrze? Uczyć. Kiepsko, nie? Ale zróbmy tak, słuchajcie. Co roku będziecie otwierać jesień kulturalną w Rudzie Śląskiej, więc my będziemy sprawdzać, czy gracie lepiej, czy robicie postępy lub nie. Jak nie będzie postępów, to pan dyrektor będzie za to odpowiadał. Tak? Pan dyrektor? Jak za wszystko zawsze. Co, umowa stoi? Będziecie się uczyć teraz? No i bardzo dobrze, w końcu jest jakaś siła u nas. Super. Bardzo się cieszę, kochani. Uczcie się dobrze, niech ten obiekt Wam dobrze służy, niech służy całemu miastu, bo to naprawdę jest świetna placówka. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem koncertu, jakiego ostatnio wysłuchałem w wykonaniu choćby tej orkiestry tutaj, która za mną siedzi z tyłu. I mam nadzieję, że będziecie się coraz lepiej uczyć, zdobywać coraz więcej nagród, wyróżnień. Może ktoś z Was traci na konkurs szopenowski, który odbędzie się za 7 lat w Warszawie? Za 7? 5? Co 5, no przepraszam. Za 5 lat i może ktoś tam trafi, czego Wam serdecznie życzę, bo wiem, że talentów w tej szkole nie brakuje. Gorące pozdrowienia od pani prezydent Dziedzic, która dziś tutaj nie mogła przyjechać i w jej imieniu nam przyjdzie tę szkołę otwierać. No i dbajcie o ten obiekt, żeby on służył nie tylko Wam, ale pokoleniom następnym uczniom, którzy do tej szkoły będą przychodzić w następnych latach i niech Wam się w tej szkole po prostu darzy. Dziękuję bardzo.
Muszę też powiedzieć, że wszystko, że tam pewnie jest oczywiście problem, ale to jest niezłe, panie prezydencie, bo ja myślę, że to takie bardzo oficjalne, ja bym chciał zaprosić pana Piotra Janika. To zaraz będzie bohater wieczorny dzisiejszy. Pana Piotra Janika, bo pan Piotr Janik, panie Piotrze, ktoś mi znajomy powiedział, że jak pana spotyka, to pan niczym nie opowiedział tego szkole muzycznej, na co się to bardzo dobrze. Pan Piotr mówił prawie codziennie i to pan Piotr spowodował, że tak to wszystko wygląda, jak wygląda. Dzięki naszemu wydziałowi wsiądziemy na głośno, Wydział Promocji. Ja nie wiem, czy ktoś jest... A, jest jeszcze film raz dwa, o którym zapomniałem powiedzieć. To producent tego numeru. I to jest Państwo są bardzo dumni, że mogę teraz to dla nas zrobić. Jest Pan z... Właściciel filmu raz dwa? Z nami? Idzie. Nie wiem, czy ktoś jest z firmy, która wydrukowała z Bałtermu. Nie wiem, kto jest Bałtermu, a dziękuję Bałtermu, bo było fajne chłopcy, gdzie się zawsze to wszystko starało. Panowie, nie wiesz, panowie, kiedy jesteście, bo teraz panie to. Kelner! Panie dyrektorze, postaramy się nie trafić w neon. Proszę Państwa, to jest Piccolo oczywiście. Także można potem prowadzić samochód dzisiaj. Uwaga! Tak, to dla panów tutaj, żeby wrócić teraz, proszę Państwa. A teraz uwaga, drodzy Państwo. Bohater wieczoru. Pan Witek. Bez pana Witka, drodzy Państwo, no, by dziś nie było. Tak, panowie, czuję się pana. Pozwolę panu Witkowi zejść. Witek, tyle osób cię jeszcze nie widziałem raz. Oczywiście inspektor BHP, jak tu z nami jest, to nic nie mówi. To jedno rozumiem wydarzenie. Drodzy Państwo, no to czas zacząć iluminację w takim razie. Odliczamy, uwaga. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Thank you.
Kłopoty mam w mordu, potrzeba mi chmur. Dlatego będzie bardzo optymistyczny świat po prostu. Thank you.
Widzicie Państwo, jeszcze w życiu tylu reporterów mogą powiedzieć właśnie przed szkołą muzyczną. Dziękuję bardzo Big Bandowi. My się zawsze z Państwem rozstajemy muzycznie, a myślę, że zagra Big Band. Co zagra, sami sobie wybierzcie, a Państwo się możecie powoli rozchodzić. Bardzo bardzo pięknie. Dziękuję jeszcze raz bardzo miasto, że nam taki piękny prezent tutaj przygotowany, a my teraz będziemy się jeszcze przyjemniej liczyć dla Państwa. Dobranoc wszystkim. Thank you.